Witam Was, drodzy widzowie. Dziś odcinek w zupełnie nowej odsłonie. Od teraz będzie mnie można zobaczyć na ekranie. Mam nadzieję, że nowa formuła filmów sprawi, że nasze niediegetyczne historie będą miały jeszcze bardziej przerażający i mroczny klimat. Sprawa, którą dziś się zajmiemy, na pewno nie należy do łatwych i przyjemnych. Nie bez powodu trzymam w ręku książkę Przemysława Semczuka ze złowrogo brzmiącym tytułem Kryptonim Frankenstein. Historia bohatera tej opowieści będzie tematem dzisiejszego odcinka. Niezwykle inteligentny seryjny morderca ze Śląska. Za popełnione zbrodnie skazany został na śmierć. Jego osobowość skrywała dwa oblicza. Pierwsze to Achim Dobry, kochający mąż i ojciec. Drugie to Achim Zły, wampir pałający nienawiścią do kobiet. Niestety jego mroczna strona okazała się silniejsza i z czasem przejęła nad nim kontrolę. Otwórzmy zatem akta sprawy karnej Joachima Knychały. Joachim Knychała zabił 5 osób. Za każdym razem jego ofiarą była młoda kobieta. Jednak zanim zajmiemy się najmroczniejszym rozdziałem z życia mordercy, warto powiedzieć kilka słów o jego dzieciństwie, które, tak jak to zwykle bywa, miało duży wpływ na to, że w dorosłym życiu zaczął zabijać. Urodził się w 1952 roku. Nie miał rodzeństwa i od najmłodszych lat wychowywał się w domu bez ojca. Jego matka pracowała od świtu do nocy, przez co nie miała dla swojego dziecka zbyt wiele czasu. Achimem opiekowała się babka. To właśnie ona zasiała w małym chłopcu ziarno nienawiści do kobiet. Staruszka miała niemieckie pochodzenie i nie znosiła Polaków. Swoją złość wylewała na wnuku. Nazywała go polskim bankartem. Joachim był przez nią nieustannie bity pod byle pretekstem. Pewnego razu w napadzie złości połamała mu nawet rękę. Młody Knychała przez babkę często uciekał z domu. Szedł do lasu i włóczył się tam godzinami. Albo po prostu zamykał się sam w pokoju i czytał książki. Wtedy właśnie zaczęło się jego zamiłowanie do literatury. Książki do końca życia były dla niego odskocznią od problemów i codziennego życia. W wieku 19 lat trafił do więzienia za usiłowanie gwałtu. Dostał 3 lata. Co prawda za sprawą dobrego zachowania po roku był już na wolności, ale ten incydent spotęgował jego wielką nienawiść do kobiet. Joachim czuł się kompletnie niewinny. Do napaści seksualnej miało dojść w piwnicy. Knychała był tam wraz z 2 kolegami i według niego dziewczyna dobrowolnie zgodziła się na stosunek z 3 mężczyznami. Zanim jednak do tego doszło, zostali przyłapani przez jednego z sąsiadów. Dziewczyna, aby nie stracić dobrej reputacji, oskarżyła dobierających się do niej młodzieńców o gwałt. Joachim trafił więc do więzienia za coś, czego nie zrobił. Obiecał sobie wtedy, że kiedyś się zemści. Z czasem jednak zdał sobie sprawę, że byłoby to zbyt ryzykowne i w razie jakichkolwiek problemów od razu stałby się jednym z podejrzanych. Postanowił więc odegrać się na zupełnie innych kobietach. Takich, które z tą sprawą nie miały kompletnie nic wspólnego. Po wyjściu z więzienia życie Joachima nie było już takie jak wcześniej. Narastająca nienawiść do kobiet coraz bardziej dawała o sobie znać. Szczególnie ważny był rok 1974. To właśnie wtedy Joachim dokonał pierwszej napaści, a także uczestniczył w wydarzeniu, które mogło go zainspirować do popełnienia okropnych zbrodni. Mowa tu oczywiście o procesie sądowym seryjnego mordercy ze Śląska, czyli Zdzisława Marchwickiego, znanego bardziej jako wampir z Zagłębia. Proces tego zabójcy wzbudził ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Na salę sądową mogło wejść 500 osób, ale chętnych było przynajmniej kilka razy więcej. Joachimowi udało się zdobyć wejściówkę. Dzięki temu na własne oczy mógł zobaczyć jednego z największych morderców naszych czasów. Dowiedział się, w jaki sposób zabijał słynny wampir, a także jakie działania wobec niego podejmowała śląska policja. Te informacje pomogły mu w dokonywaniu późniejszych zbrodni. W tym samym roku zawarł również związek małżeński.
Sam później przyznawał, że kobieta, z którą stanął przed ołtarzem, do końca życia była jego największym i jedynym przyjacielem. Jednak pomimo tego, niespełna rok po ślubie, dokonał pierwszej napaści. Joachim mieszkał w Piekarach Śląskich, był górnikiem. Jednak ataków dokonywał na terenie kilku sąsiadujących ze sobą śląskich miast. Pierwszej napaści dokonał w Bytomiu. Młoda kobieta została zaatakowana na klatce schodowej, zaledwie kilka metrów od swojego domu. Ofiara przeżyła, dzięki temu, że tego dnia miała na głowie grubą, wełnianą czapkę, która zamortyzowała uderzenie w tył głowy. Po ataku nie straciła przytomności i zaczęła krzyczeć. Knychała nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Przestraszył się i uciekł z budynku. Kolejnego ataku dokonał prawie rok później w miejscowości, w której mieszkał, czyli w Piekarach Śląskich. Była to jego pierwsza śmiertelna ofiara. Kilka miesięcy później kolejny atak w Bytomiu. Później zabicie kobiety w Chorzowie. A następnie ponownie Bytom. Przy tej napaści Knychała udowodnił, że umie zachować zimną krew w każdej sytuacji. Śledził swoją ofiarę już od przystanku tramwajowego. Gdy kobieta weszła do klatki schodowej budynku, w którym mieszkała, Joachim dogonił ją i zaatakował na wysokości pierwszego piętra. Za drzwiami któregoś z mieszkań zaczął ujadać pies. Odgłosy szczekania były alarmem dla sąsiadów, że na klatce schodowej mogło dojść do niepokojącego zdarzenia. Knychała podjął błyskawiczną decyzję. Zarzucił na ramię bezwładne ciało kobiety i zszedł do piwnicy. Miejsce, w którym doszło do zbrodni, znajdowało się w sąsiedztwie komisariatu milicji. Dokonując napadu na takim terenie, morderca podjął naprawdę wielkie ryzyko. Po tych atakach milicja zaczęła łączyć ze sobą te sprawy. Zwrócono uwagę, że do napaści dochodziło w pobliżu linii tramwajowej numer 6, która stanowiła kręgosłup aglomeracji śląskiej. Szóstka woziła pasażerów z Katowic przez Chorzów aż do Bytomia, zatrzymując się po drodze na kilkudziesięciu przystankach. Najważniejsza linia tramwajowa na Górnym Śląsku była ważnym tropem łączącym wszystkie zbrodnie dokonane przez poszukiwanego. Dlatego świeżo powołana grupa operacyjna otrzymała kryptonim Szóstka. Tymczasem Knychała nie przestawał napadać na kobiety. W styczniu 1978 roku zaatakował w Siemianowicach. Miesiąc później doszło do ataku w Bytomiu. Tym razem narzędziem zbrodni był scyzoryk, a ofiarą nieznajoma Joachimowi dozorczyni bloku, z którą przez kilka wcześniejszych godzin pił alkohol. Kilka miesięcy później w Chorzowie napadł na dwie dziewczyny.
czerwcu 79 roku Joachim po raz pierwszy zabił dziecko. Dwie 12-letnie dziewczynki pojechały do lasu zbierać jagody. Tam trafiły na seryjnego mordercę. Modus operandi napastnika był zupełnie inny niż przy wcześniejszych zbrodniach ze sprawy o kryptonimie Szóstka. Tym razem morderca po raz pierwszy zaatakował dzieci. Potem przeciągnął ciała w ustronne miejsce i tam manipulował przy narządach płciowych. Nie było wątpliwości, że zbrodnia miała podtekst seksualny. Wskazywało na to obnażenie ciała oraz dotykanie ich. Przypuszczano, że może to być sprawka pedofila, który wyszedł z więzienia. Powołano specjalną grupę śledczą, której nadano kryptonim Frankenstein. Jednej z zaatakowanych dziewczynek nie udało się uratować. Druga cudem przeżyła. W szpitalu przyśnił jej się mężczyzna w berecie, który chodził po lesie. Ten sen w późniejszym etapie śledztwa okazał się ważną wskazówką. W listopadzie 79 roku milicja zatrzymała Joachima Knychałę. W swojej rodzinnej miejscowości, czyli w Piekarach Śląskich, zaatakował kobietę. Pod wpływem alkoholu uderzył ją oraz wywrócił wózek z jej dzieckiem. Poszkodowana znała napastnika i zgłosiła sprawę na milicję. Knychała został zatrzymany. A w związku z tym, że w przeszłości był karany za gwałt, funkcjonariusze mieli przypuszczenie, że to może on jest poszukiwanym wampirem. Joachim Knychała stał się podejrzanym w śledztwie o kryptonimie Szóstka. Wszyscy wiemy, jakie metody przesłuchania panowały na milicji kilkadziesiąt lat temu. Wszelkie informacje próbowano wydobyć od podejrzanych w brutalny sposób. Knychała był jednak niezwykle trudnym przeciwnikiem. Im bardziej agresywnie próbowano do niego podchodzić, tym bardziej zamykał się w sobie. Potrafił trzymać język za zębami nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. O dokonanych zbrodniach nie wspomniał ani słowem. W dodatku miał alibi. W czasie ataków teoretycznie był w pracy na kopalni. Joachim wyszedł z aresztu, jednak czuł, że milicja depcze mu po piętach. Zaprzestał nocnych ataków i zaczął normalnie żyć. Aby odsunąć od siebie podejrzenia, wstąpił nawet do PZPR. Miał nadzieję, że jako członek partii nie będzie na celowniku śledczych. Przez ponad 2 lata był przykładnym obywatelem. Miał kochającą żonę i 2 dzieci. Jednak z czasem doszło do zdarzenia, które sprawiło, że wszelkie wcześniejsze tajemnice mordercy wyszły na jaw. Joachim zaczął romansować ze swoją młodziutką szwagierką. Początkowo traktował ją jak siostrę, której nigdy nie miał i której zawsze mu brakowało. Z czasem jednak ich relacje zaczęły się zacieśniać, a wszystko trzymali w tajemnicy. Młodziutka Bogusia po jakimś czasie oświadczyła swojemu szwagrowi, że jest z nim w ciąży. Zasugerowała, że nadszedł czas, aby o wszystkim powiedzieć rodzinie. Joachim wiedział, że gdy prawda wyjdzie na jaw, jego małżeństwo rozpadnie się. Zdecydował, że nie może na to pozwolić. Nie widział innego sposobu niż zabójstwo. Jego plan był niezwykle wyrafinowany. Zrobił to podczas spaceru, niedaleko bloku, w którym mieszkał. Następnie zawiadomił rodzinę i milicję, oznajmiając, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Szwagierka miała poślizgnąć się na skarpie i uderzyć głową o kamień. Mimo wszystko Joachim został zatrzymany, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Jego bliscy nie pomyśleli nawet przez moment, że to on mógł być odpowiedzialny za śmierć młodej dziewczyny. Rodzina nieżyjącej Bogusi awanturowała się z milicjantami. Nie rozumieli, dlaczego w areszcie siedzi niewinny człowiek, który po tej wielkiej tragedii powinien teraz w spokoju przeżyć żałobę. Joachim został wypuszczony. Jednak po szczegółowych badaniach sekcja zwłok wykazała, że śmierć nie mogła być wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Dziewczyna została uderzona w głowę i to było powodem zgonu. Joachim Knychała był ostatnią osobą, z którą młodziutka Bogusia była widziana przed śmiercią. Został zatrzymany po raz kolejny. Kilka dni później badania na wariografię potwierdziły, że Achim kłamie. Za przesłuchanie podejrzanego wziął się porucznik Roman Hula.
Milicjant wiedział, że oprócz zabójstwa szwagierki, Knychała ma na swoim koncie inne zbrodnie. Wiedział, że to on jest poszukiwanym od kilku lat wampirem. Trzeba było jednak podejść do niego w taki sposób, aby do wszystkiego się przyznał. Pewne było jednak to, że wszelkiego rodzaju bicie, zastraszanie i nękanie nie wchodziło w grę. Wampir był tak silny psychicznie, że mógł przetrzymać każdy ból i nie wydusić z siebie ani słowa. Roman Hula zaprzyjaźnił się z zatrzymanym. Przez kilka kolejnych tygodni odwiedzał go w celi i spędzał z nim tam po kilka godzin dziennie. Przynosił mu książki, które Joachim tak bardzo lubił, i częstował go papierosami. Dawał mu jednak również do zrozumienia, że już nigdy nie wyjdzie na wolność. Zdarzało się, że przed wyjściem z celi porucznik wręczał wampirowi odręczny szkic. Rysunek, który mówił więcej niż 1000 słów. Metoda prowadzenia przesłuchania przez porucznika była niezwykle innowacyjna, a po kilkunastu dniach okazało się, że może być skuteczna. Joachim zmienił swoje zeznania. Najpierw opowiedział, że przewrócił się i kilof, który trzymał w ręku, niefortunnie uderzył w głowę dziewczyny. Po kilku dniach przyznał się, że uderzenie w głowę było jednak celowe i to on zabił młodziutką Bogusię. Kilka dni później zaczął przyznawać się również do reszty makabrycznych zbrodni, które popełnił. Z każdym dniem przesłuchań na jaw wychodziły coraz to nowsze, przerażające fakty. Milicja w końcu złapała wampira, którego wszyscy tak bardzo się obawiali. Dzięki temu, że niektórym z zaatakowanych kobiet udało się przeżyć, organy ścigania od dawna dysponowały rysopisem podejrzanego. Stworzono nawet specjalnego manekina, który odpowiadał Joachimowi wzrostem oraz ubrany był w takie same ciuchy jak poszukiwany. Jak widzicie, podobieństwo jest uderzające. Niektóre z kobiet rozpoznały w Knychale swojego oprawcę. Milicja dysponowała coraz większą liczbą dowodów. Wampir tłumaczył popełnione przez siebie zbrodnie nienawiścią do kobiet. Jednak dokonane przez niego ataki miały również podtekst seksualny. Co prawda nie gwałcił zaatakowanych kobiet, ale obnażał ich ciała i dotykał narządów płciowych. Podczas wizji lokalnych nie chciał o tym mówić. Widać było, że bardzo się tego wstydzi. Wszelkie szczegółowe pytania dotyczące tego, co robił z ciałami ofiar, wywoływały u niego złość i irytację. Knychała był niezwykle inteligentny. Dokonując napadów, kierował się wyznaczonymi przez siebie zasadami. Starał się nie atakować pod wpływem alkoholu. Wiedział, że w takim stanie łatwo ogłupi błąd. Po napaści unikał powrotów komunikacją miejską. Podczas rozpraw wampira z Zagłębia, w których uczestniczył, dowiedział się, że sprawdzanie środków komunikacji jest podstawowym punktem każdego śledztwa. Dokładnie zacierał ślady. W przypadku ataku na dwunastolatki Joachim przeniósł rowery dziewczynek. Nie znaleziono na nich jednak odcisków palców sprawcy, ponieważ zostały dokładnie wytarte. Nawet narzędzie zbrodni, których używał, nie należały do niego. Przed atakami włamywał się do przypadkowych piwnic i stamtąd zabierał potrzebne mu przedmioty. Joachim wiedział, że najważniejsze jest alibi. Na to również znalazł sposób. Pracował w nieistniejącej już kopalni Andaluzja w Piekarach Śląskich. Gdy tylko była okazja, brał nadgodziny. W zamian za to wpisywał się na listę pracowników podczas nocnych zmian. W rzeczywistości wyruszał na nocne łowy. Nie było to jednak nigdzie odnotowane, więc oficjalnie w chwili ataków Achim znajdował się na nocnej zmianie, będąc głęboko pod ziemią. W książce Przemysława Semczuka znajduje się wiele tekstów napisanych przez Knychałę. Jego zeznania i oświadczenia z zachowaniem pełnej oryginalności pisowni.
Jeżeli chodzi o poziom intelektualny, to zarówno słownictwo, którego używał, jak i stylistyka napisanych zdań od razu odróżnia Joachima od innych polskich seryjnych morderców. Zapewne duża w tym zasługa licznie przeczytanych książek, które Achim kupował i pochłaniał już od czasów dzieciństwa. Joachim zdawał sobie sprawę, że za to, co zrobił, czeka go najwyższy wymiar kary. Jednak pomimo wszystko próbował się bronić. Nie przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Podważał argumenty prokuratora. Kwestionował wiarygodność zeznań świadków, a także wytykał błędy i nieścisłości w fakcie oskarżenia. Wyglądało na to, że desperacko szuka sposobu, aby uniknąć kary śmierci. Jednak po kilku miesiącach procesu zapadł taki właśnie wyrok. Kara wykonana została 21 maja 1985 roku. Musicie przyznać, że historia Joachima Knychały naprawdę mrozi krew w żyłach. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co myślicie o nowej odsłonie filmów. A już za kilka dni pogadamy sobie o teorii spiskowej. Czy na terenie województwa zachodniopomorskiego grasował seryjny morderca pedofil, który porywał nastoletnich chłopców, a następnie pozbawiał ich życia? O tym już za kilka dni na kanale Niediegetyczne.